Kiedy mama wstaje i śniadanie mi podaje, na jej twarzy uśmiech gości i dzień pełen jest radości. Gdy do szkoły wychodzimy, to za sobą głos słyszymy. Przynieś piątki i bądź pierwszy, nie przeszkadzaj pani w lekcji. Gdy ze szkoły już wracamy, to na stole obiad mamy mszy, żółtony i gorący, jest wspaniały i pachnący. Po obiedzie jest zadanie, dużo wierszy i czytanek, więc znowu odrabiamy, bo na kogo liczyć mamy. Gdy już lekcje odrobimy, to na spacer wychodzimy. Ja pracowałam i do parku zawsze co dzień w zegarku. Po powrocie ze spaceru jest kolacja już gotowa, a gdy do snu się kładziemy, to całusa dostaje. Czy słoneczko, czy wiaterek, chodzą mamy na spacerek. Dzień dobry, jak ta pani córeczka? Dziękuję, jest bardzo grzeczna. A jak pani synek? Niegrzeczny odrobinę. Wózki mi się podobały. Lecz te mamy takie małe?
jak córeczka wypiła butlę mleczka. Jedną, a my dwie i jeszcze kaszkę zje i kaszkę i kotlety, bo mi strasznie ma apetyt. Aha, aha, aha. Oj, to już zupełnie źle. Czy niemowla tyle zje? Co synkiem, jakie wieści? Już w wózku się nie mieści. O, mamę ciągle pyta. A moje książki czyta. Akurat tra la la, a moja trąbce gra. Jak się mamy posprzeczały, to o wózkach zapomniały. Ładna sprawa, ładna sprawa. Bo to przecież jest zabawa, a w wózkach zamiast dzieci mi się z pluszu lepszą przecież. Kochana mamo, byś nam dzisiaj uśmiechała, byś nas zawsze przytulała, byś nam winy wybaczała i serdecznie całowała. Abyś zawsze przy nas była, najpiękniejsza i jedyna, mądra, dobra i kochana, taka bliska nasza mama. Dużo mamie mówić miałem, lecz gdy biegłem zapomniałem, więc mamusiu nadstaw uszka i zapytaj się serduszka. Niech ci powie jego bicie, że ja kocham cię nad życiem.